Witam Was ponownie. Dziś do testów trafił kolejny groszek, dość mocno dopytywany właśnie przez Was, żebym go przetestował, sprawdził, tak więc i pojawił się on u mnie. Zaznaczę, będzie to zupełnie dzisiaj inny test, bo raczej nie byłoby sensu go prowadzić w tradycyjny sposób, jak ja to robię, ale dlaczego, no to Wam pokażę później w kociołku, co jest. No zobaczmy przede wszystkim, co na worku, co w środku i dopiero przejdziemy do samego palnika, to wtedy się przekonacie, dlaczego tak stwierdziłem. Na worku węgiel, to znaczy nie ekogroszek, tylko groszek 2, no i wesoła. No i to sama nazwa wskazuje, wesoła może być wesoło, zobaczymy, czy tak jest. Autoryzowany sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej, ja go kupiłem niedaleko mnie właśnie na składzie. Crofbet, zejdźmy sobie troszeczkę niżej, ja Wam obniżę, pokażę. Grzybowa Góra, tu są dane pełne, gdzie ja go nabyłem. Ale co też ważne dość, może mi się to uda Wam pokazać. No. Chodzi o parametry same. Granulacja, bardzo ważne, 25-28 mm, czyli praktycznie nie mamy tu podziarna, by wychodziło. Powinien być jednej granulacji. Otworzymy sobie zaraz worek, zobaczymy, co jest w środku. Wartość opołowa, minimum 29 MJ. No, wartość opołowa bardzo wysoka. To rzeczywiście mogę potwierdzić, tutaj jak najbardziej jest to ok, bo już się on u mnie pali. Zawartość popiołu 4,8%, może popiołu tak, ale to co jest w środku, no to kiepsko. No i zawartość siarki poniżej 6%, tak więc słuchajcie, dla jednego ważnego bardzo parametru nie ma. Przy tym groszku wydaje mi się, że powinien jednak być spiekalność RI. Jak widzicie, nie ma nigdzie, a co za tym idzie, jego spiekalność może być różna. Tym bardziej, że nie nazywa się ekogroszek, czyli żadna norma, przepraszam, nie pokazałem. Nie nazywa się ekogroszek, tylko groszek, czyli żadna norma się go nie tyczy, tak? Czyli też spiekalność właśnie, między innymi, czy wilgotność. Aczkolwiek wilgotność na to był suchy, jest suchy, zresztą zobaczymy. Tak więc tak to się prezentuje. To co, słuchajcie, otwórzmy sobie worek, zobaczmy, co jest w środku, no i przejdźmy do samego palnika. No dobra, otwórzmy sobie worek, zobaczmy, co jest w środku. Sobie rozcinamy, zobaczymy. Ja już widzę, wy już też będziecie widzieć. O, zobaczcie sami. Groszek jak najbardziej jest w porządku, fajny, tak więc tu jak najbardziej ok. No czy te podziarna miało nie być, a tu jest miał, tak więc o, zobaczcie sami. Miała być wysoka granulacja, bo miało być 25-28 mm, czyli praktycznie jedna równa frakcja. No a tu jednak, no szczerze, kiepsko. Jakby było napisane 8 czy tam 5-25, ok, nie czepiałbym się, ale no tutaj pod tym względem raczej chyba nie o to chodzi, żeby pisać co innego, a co innego jest po prostu w worku, tak? Dlatego, że no normy oczywiście mówią, ale tak jak mówię, to nam się żadnych norm nie tyczy. To nie jest jako groszek, tak? Więc to jest groszek i tutaj co wsypią, to będzie, tak? Więc musicie to mieć oczywiście na uwadze. Zaraz Wam jeszcze przybliżę lampę, bo coś słabo widać niestety. O, może teraz troszkę lepiej. Tak więc kawałki też są, ale i też podziarna jest sporo. Ale słuchajcie, co dla nas bardzo ważne, tak jak wspominałem o parametrze RI, tak więc przejdźmy sobie teraz do... No dobra, otwórzmy sobie kociołek, zobaczmy, co jest w środku właśnie na ekogroszku. Na groszku wesoła. Zobaczcie sami. Spieki koksowe, typowo koksowe, rozżarzone, lejące, płynne. Po prostu węgiel nam się topi. Węgiel tu widać, o, to wszystko to jest płynące tutaj. Tak więc, cóż mogę powiedzieć, no węgiel bardzo trudny, bardzo energetyczny zapewne jest, aczkolwiek w domowych warunkach będzie problem. Nie mówię, że wszyscy będą mieli ten sam problem, dlatego że mogą trafić na inną ścianę i już po prostu ten groszek będzie do spalenia, będzie wszystko jak najbardziej
W porządku. Zobaczmy, co w popielniku, bo to jest popielnik dokładnie po dwóch workach. Zobaczcie, same spieki koksowe. Same spieki koksowe, o, to wszystko jest to niespalone, niedopalone. I tak naprawdę próbowałem w automacie, w interwale, więcej, mniej powietrza. Można jedynie troszeczkę zniwelować to, po prostu dając mu dużo powietrza, żeby sobie poleżał na palniku ten węgiel i częściowo nam się wtedy dopali. Widzicie, teraz mało wiatru i jest duży problem. Dam więcej, jest to samo. Nic się po prostu kompletnie nie zmienia. Jedynie tyle można zniwelować, że są bardziej miękkie i po prostu jak rośnie nam taki, zobaczycie, może Wam podeślę gdzieś zdjęcia, kalafior do góry, kalafior, kukurydza i ona odbijając się od deflektora, bo zaraz mam u góry deflektor, rozpada się, no i powiedzmy, że jako tako jeszcze to się dopali na palniku, ale no problem jest gigantyczny i wcale się jakby tu nie dziwię ludziom, którzy mają z tym problem. Ja spróbuję wymieszać ten groszek z czymś, mam jeszcze troszkę go. Zobaczymy, czy to coś nam da, bo no, w takiej postaci go spalać po prostu jest to mało ekonomiczne. Niedopalony węgiel mamy właśnie w popielniku. Zobaczcie sami, no tutaj ktoś by zarzucił, no zobaczcie. To nie jest to, że to jest źle nastawa, zobaczcie sami. Pełen popielnik jest z pieków, o, zobaczcie sami, no. To jest wszystko niespalony węgiel. O, zobaczcie sami. Tak więc no, straty niesamowite, jeśli chodzi o... Dobra, ja to sobie dosunę i zobaczmy, jak to dalej wygląda. Tak jak mówię, po prostu spieki i tak naprawdę na spieki koksowe ja zrobię dla Was taki materiał, właśnie spieki żużlowe, koksowe. Wam powiem co, gdzie, jak, ale no na spieki koksowe praktycznie nie ma żadnej rady, nie można nic z tym zrobić. Tak więc tutaj mówię, ekogroszek wesoła, ekogroszek groszek, rzeczywiście możecie trafić na inną partię i jakoś go spalicie i nawet powiecie, że jest super groszek. No ja akurat trafiłem, nie wiem jaka jest, właśnie dlatego mówię, że brakowało właśnie tego parametru RIS o spiekalności, bo nie wiem po prostu jaka jest, ja jeszcze mam, nie wiem, może uda się zrobić jakieś badania na niego, żebyśmy zobaczyli jaka jest jego spiekalność rzeczywiście, bo po prostu jest dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Po prostu nie, mówię, jeśli macie sprawdzonego dostawcę i wiecie, że jest to groszek wesoła, a po prostu Wam się spala, okej, możecie brać, ale jeśli chcecie go spróbować, no to widzicie sami, co jest u mnie, tak więc dlatego ja go nie polecam w żaden sposób, tak więc tu kategorycznie mówię po prostu nie. Jeszcze druga zasada może nie, czy na pewno macie dostęp do czystej wesołej, bo to jak widzicie jest najprawdopodobniej właśnie czysta wesoła. No i tak się dzieje, jak się właśnie dzieje w tym momencie, że te spieki po prostu rosną pod sam deflektor i blokują, tak? Powiedzmy jeszcze w takim kwadratowym palniku, jak ja mam, jako tako to idzie spalić. Czym? Idzie spalić, bo jak macie na przykład zwykłą fajkę, tak zwaną, nieobrotową, no to tam możecie sobie zrobić po prostu kuku duże, zablokujecie, zerwiecie klin, bo też już taki przypadek spotkałem się. Tak więc słuchajcie, no ja mówię, zrobię jeszcze dla Was jeden film, spróbuję go wymieszać z jakimś niespiekającym węglem, nie wiem, 1:1, 2:1, jeszcze nie wiem. I spróbuję go jakoś spalić, no bo powiem tak, że na pewno wiele osób z Was ma ten groszek u siebie, ma potężne problemy właśnie, żeby go jakoś ustawić, żeby cokolwiek zrobić, dlatego będę chciał Wam w jakiś sposób pomóc, żeby mówię, żebyście mogli po prostu go spalić, no bo w takiej postaci spalanie jego jest nieopłacalne, nawet nieopłacalne to jedno, a drugie no... jak widzicie, z dwóch worków pełen popielnik niespalonego groszku, który nadaje się powtórnie do praktycznie spalenia, przepalenia jeszcze, no to chyba nie tędy droga. Już mówię, wolę spieki żużlowe zdecydowanie, bo z nimi da się zrobić coś. Ze spiekami koksowymi przy tym groszku nie da się kompletnie nic zrobić. Mówię, próbowałem wiele sposobów i w interwale, i ten groszek leżał bardzo długo na palniku. Próbowałem wiele różnych sposobów, po prostu cały czas efekt
ten sam niespalony groszek wypada, spieczony, niespalony, tak, bo to jest spieczone, w środku jest to niedopalone, po prostu spiek koksowy typowo. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania czy coś, proszę, piszcie w komentarzach jakieś sugestie. Ja wszystkie komentarze czytam. Nie na wszystkie już odpowiadam, bo brakuje mi czasu, aczkolwiek wszystkie na pewno przeczytam i na większość, jeśli tylko jestem w stanie, no to odpisuję. Tak więc piszcie, komentujcie, czy wy macie też takie problemy właśnie, bo wiele osób pisze do mnie o ten groszek. Tak więc słuchajcie, na dzisiaj myślę, że tyle. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami, testami, które cały czas będą się pojawiały. Dwa konkursy za nami, dwóch szczęśliwców, po dwie nagrody po 800, praktycznie 30 zł zostały rozdane. Jeszcze nie dotarły do Was, aczkolwiek już na dniach będą wysłane. Tak więc słuchajcie, no co? Na dzisiaj myślę, że tyle, tak? Mówię, proszę piszcie, jak macie jakiś inny groszek, który też jest tak spiekający. Mówię, tutaj podejrzewam, że może być to spiekalność na poziomie około 40 RI. Tak, gdzieś tam 35, 45 RI, taką gdzieś tam widziałem specyfikację. Aczkolwiek nie wiem, czy tego, tak? Bo mówię, różne ściany mogą być z wesołej i po prostu różnie on może się spalać, tak więc możecie trafić na próbę, weźmiecie 2-3 worki, super, a resztę weźmiecie już, zakupicie je i się nie będzie dało spalić. Ja na całe szczęście trafiłem od razu na taką partię, która właśnie się spieka i przynajmniej mogę Wam powiedzieć, że jest to groszek w żaden sposób ciężki, a prawie niemożliwy do spalenia. O. Takich, żeby się wypalił może na popiół, tak? Powiedzmy, spieki żużlowe ok, ale nie spieki koksowe, bo to jest strata, marnotrawstwo. Słuchajcie, żeby to nie przeciągać, na dzisiaj tyle. Komentujcie, łapki w górę, piszcie, a ja zrobię dla Was materiał właśnie typowy o spiekach. Trzymajcie się, cześć!